Szczęść Boże, witaj w najnowszym odcinku wideobloga w kolorawce. Pozwól, że w kilku słowach opowiem Ci o filmie Dwóch papieży. Serdecznie zapraszam. Na początku przypominam o możliwości zasubskrybowania mojego kanału, o co serdecznie proszę, a także jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco powiadomienia o nowościach, to trzeba kliknąć dzwoneczek. A teraz o filmie. Film z 2019 roku, Dwóch papieży, film, który wzbudził wiele i wzbudza wiele kontrowersji. Niektórym się bardzo podoba, inni mówią, że jest to totalna klapa, totalne dno. Dzisiaj właśnie chcę trochę opowiedzieć o tym, co myślę o tym filmie. Najpierw, co dobrego w tym filmie znalazłem. Druga rzecz to, jak należy oglądać ten film, z jakim podejściem. I trzecia, czego mi w tym filmie zabrakło. Właściwie cały film opiera się na ich rozmowach, na ich dialogu, a także na wspomnieniach, szczególnie z życia, właściwie jedynie z życia papieża Franciszka. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Hopes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... Silence! I cannot play this role anymore. To o fabule tyle, natomiast co dobrego w tym filmie znajduję, to najpierw to, że w ogóle jest podjęty przez Netflix temat wiary, temat papieża, głowy kościoła. To super, że Netflix się na to zdecydował. Druga rzecz to próba, tak mi się wydaje, tak to odbieram, ukazania ludzkiej twarzy głowy kościoła, że może być papież traktowany właśnie z takim ogromnym dystansem, a tu jednak producenci próbowali podjąć czy ukazać ludzką twarz. Wątpliwości, zmaganie, różne pytania, które pojawiają się także u papieża. Trzecia wartość, czy jakieś dobro, które wynoszę z tego filmu, to to, że on ukazuje także spotkanie dwóch osób, które wyrosły z zupełnie różnych środowisk. Jak jednak dochodzi do spotkania, do jakiegoś dialogu, do porozumienia. O tym więcej ojciec Adam Szustak mówił w swoim odcinku. Druga rzecz, jak w ogóle oglądać ten film? Przede wszystkim nie można oglądać tego filmu jako film dokumentalny. Trzy wykrzykniki, to nie jest film dokumentalny. I tym, co jest, myślę, bardzo dużym minusem co do tego filmu, jest to, że fakty pomieszane są z fikcją, z wyobraźnią reżysera, które nie mają zupełnie potwierdzenia w rzeczywistości. Można potraktować ten film jako inspirację do tego, aby poszukiwać, aby zagłębić się w życiorys zarówno papieża Franciszka, jak i papieża Benedykta XVI, ale zatrzymać się tylko na tym poziomie wiedzy o ich życiu, no to zdecydowanie za mało. Jeśli ktoś by czerpał wiedzę na temat tych dwóch papieży jedynie z tego filmu, no to obraz Franciszka byłby niepełny, a obraz Benedykta XVI byłby zupełnie nieprawdziwy. Spróbuję wskazać na kilka elementów, oczywiście nie na wszystkie, ale zwrócić uwagę na kilka elementów, które były prawdziwe, ale także na te, które ich prawdziwość jest wątpliwa albo zupełnie były fikcją. Kardynał Bergoglio brał udział i był jednym z kandydatów, oczywiście w konklawę w 2005 roku. Druga rzecz, jak wyczytałem w jednym z artykułów, papież Benedykt XVI pije Fantę, podobno wypija 4 puszki dziennie. Dość wiernie oddana jest sytuacja z wojny w Argentynie i rola Jorge Bergoglio w czasie tej wojny, jego zachowanie jako prowincjała jezuitów, to też jest temat do jakiegoś zgłębienia, do poszukiwania, do doszukiwania, do poposzukiwania, do poszukania. Kamerdyner papieża Benedykta XVI Paolo Gabrieli został skazany na 18 miesięcy więzienia za to, że wykradł tajne dokumenty i udostępnił je dziennikarzom. To jest prawda, to jest fakt. Jak podaje Peter Sewald i Gerard O'Connell, to prawda, że po wyborze, po tym jak Jorge Bergoglio wiedział już, że będzie papieżem, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnym tej prawdy zadzwonił do papieża seniora, do papieża Benedykta XVI. Tak podają ci dwaj autorzy. Też jest prawdą, że papież Franciszek jest fanem zespołu piłkarskiego San Lorenzo. Już jego ojciec był fanem tego klubu piłkarskiego.
Natomiast wątpliwe jest to, czy wspólnie oglądali mecz Argentyna-Niemcy. Papież Benedykt nie jest fanem gier zespołowych i raczej do takiego spotkania nie doszło. Oczywiście wielką nieprawdą jest to, że kardynał Ratzinger prowadził jakąś kampanię w czasie konklawy w 2005 roku, aby zostać papieżem. On raczej myślał o emeryturze. Trzykrotnie prosił już w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, prosił go o zwolnienie z funkcji szefa kongregacji nauki i wiary. Natomiast papież Jan Paweł II odmawiał, więc raczej kardynał Ratzinger był już nastawiony na emeryturę, na to, że wyjedzie sobie do swojego ojczystego kraju i tam na modlitwie, na czytaniu książek, pogłębianiu, może pisaniu książek innych, spędzi swoją emeryturę, dożyje swoich lat. A raczej wątpliwe jest, aby doszło do spotkania między tymi dwoma postaciami, w których papież by rozmawiał z kardynałem Bergoglio na temat jego odejścia na emeryturę. Jest tak wprawie, że gdy kardynał biskup kończy 75 lat, tak zasadniczo jest, to składa po prostu rezygnację z urzędu i papież wtedy może przyjąć taką rezygnację lub poprosić, aby jeszcze na urzędzie pozostał. Wątpliwe jest też to, że papież Benedykt XVI rozmawiał z kardynałem Bergoglio na temat swojej rezygnacji. To raczej jest nieprawda. Sami widzicie, jak to wszystko jest pokręcone, jak pomieszana jest tutaj fikcja z prawdą. No i to uważam, że to jest duży minus tego filmu. Czego zabrakło mi w tym filmie? Przede wszystkim ukazania papieża Benedykta XVI, czyli pokazania jego dzieciństwa, najważniejszych wydarzeń z jego życia. No skoro film nazywa się Dwóch Papieży, a nie Jeden Papież, no to sprawiedliwe i właściwe byłoby ukazanie całości. Mógłby ten film trwać nawet 3-3,5 godziny i myślę, że byłoby to na korzyść dla wszystkich. No niestety tak się nie stało, więc film myślę, że powinien nazywać się Jeden Papież. Tą myśl zaczerpnąłem od biskupa Roberta Barona. Poniżej zamieszczam w opisie link do całego artykułu, w którym o tym filmie opowiada. Podsumowując ten film, można tak powiedzieć, że to, co mogło być ciekawym studium osobowości dwóch różnych postaci, ale postaci, które zmierzają w jednym kierunku, okazało się jednak bardzo jednostronnym ukazaniem rzeczywistości, a właściwie pomysłu na rzeczywistość i na jedną, jedyną, według niektórych, wizję Kościoła. Myślę, że film można zobaczyć, warto zobaczyć, dobra gra aktorska, ale przede wszystkim oglądać go jako film fabularny, nie jako dokument i także jako inspirację do dalszych poszukiwań. Moi drodzy, dziękuję za to spotkanie. Może troszkę to omówienie było inne niż dotychczas. Nie skupiałem się tak na tych ziarnach dobra, prawdy i piękna, ale myślę, że też w tym odkrywaniu też jest dużo dobra. I w tym inspirowaniu do dalszych poszukiwań też jest dużo dobra. Także bardzo Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. Do zobaczenia, trzymajcie się. Szczęść Boże!